Pojawiło się kilka pytań odnośnie różnic między XB39300 i 250. No to powiem Wam tak, że główne różnice to jest właśnie silnik i wszystko, co się wiąże z silnikiem, czyli tam gaśnik, jakiś osprzęt do tego moduł itp. itd. A tak to wszystko wygląda praktycznie identycznie, oprócz w 300 mamy grubsze szprychy i grubsze tutaj nyple. W XB250 są troszkę cieńsze. No i to samo jeśli chodzi o tylnie koło. W 300 są, no tutaj bardzo grube te szprychy. Nawet same tutaj te nyple są na kluczyk szóstka. Zobaczcie, tu jest kluczyk szóstka. Od razu dokręcę szprych. Podstawowa czynność, właśnie szprychy sobie podociągać, bo to wiadomo jak to jest. W Chinach składane i u nas sprzedawane. Wątpię, że sprzedawca coś tutaj dotyka w kołach. A tutaj mamy ten sam kluczyk szóstka i zobaczcie. Już nie ustawiłem. Zaraz pewnie będą pytania, o ile są grubsze, nie wiem, tą moją suwmiarką. Czy to jakoś da się odczytać? 1, 2, 3 i troszkę. No nie wiem, no tak bynajmniej wychodzi. A tu będziemy mieć czwórki. Czyli tu będą szprychy 4 mm, a tutaj będą trójki. A cała reszta, jakieś wydechy, plastiki, siedzenia, tłumiki, kierownica, amortyzatory, zawieszenie, bak, to wszystko na oko jest takie samo. No mówię, nie mierzę tego wszystkiego suwmiarką ani jakimś detektorem metalu, no ale tak jak widzicie, mam obydwa motocykle obok siebie, no i wyglądają identycznie. Dodam, że to nie jest element seryjny, ten chlapacz z lampą, bo to montowałem. Aha, no i tu mamy złoty łańcuch KMC. No złoty, potocznie, w takim kolorze po prostu złotym. A tu chyba też mamy KMC, tylko już w takim, no na pewno do nasmarowania. Jeśli chodzi o osłonę, to to też nie jest seryjna osłona, tylko akcesoryjna, zamówiona z AliExpress. Ogólnie moja 300 to też już nie jest seryjna, no bo tu kilka rzeczy jest zamontowanych, tak jak tutaj osłonki, zębatka 12, bo fabrycznie jest 13 ząbków. No zakładam sobie zębatkę 12 520. Tu mamy tą fabryczną 13. Zobaczcie, jaka jest różnica. Widać, że jest troszkę mniejsza, no jeden ząbek mniej, tak jak mówiłem. 12, 13. I zobaczymy, jak odczucia będą z tej zębatki. I teraz pewnie ktoś zapyta, czemu z tyłu nie wymieniasz. Nie wiem, zobaczymy, ale zasada jest taka, że jeden ząbek z przodu odpowiada trzem ząbkom z tyłu. No a taka zębatka kosztuje 15 zł, a na tył, żeby zakupić jakąś najtańszą zębatkę, żeby miała co najmniej 3 ząbki więcej, no to musimy gdzieś ze stówkę wyrzucić. Także no, 15 zł a 100 zł, a zobaczymy, jak odczucia. Jakiś tam kolorowy i bardziej wydajny odpowietrznik. Gripy, uchwyt na nawigację czy telefon, odpowietrzniki, licznik motogodzin, jak odpalimy motocykl, to pokazuje obroty, taki korek od chłodnicy z termometrem, jakieś tam zaślepeczki. Ta żaróweczka jest fabryczna już w LEDzie, ale postojówka jest zwykła, więc zmieniałem na LEDową po prostu. Z tej strony, czekajcie, zmieniło się coś, a zmieniło się. I z tej strony jeszcze dokładałem, jeszcze osłonę motocykla, taką akcesoryjną, bo fabrycznie, zobaczcie, tutaj jest ta osłona, znaczy w ogóle nie taka, tylko taka chromowa, metalowa i ona jest gdzieś tutaj, no i przypaliłem sobie spodnie. A teraz jest tak, myślę, że przesunięta dość blisko ramy, także gdzieś tutaj butem czy jakimś okryciem nie... Czekajcie, igiełka. Jakimś butem czy okryciem nie powinniśmy tutaj zahaczać. Aha, no tutaj podciąłem sobie plastik, żeby mieć dostęp do regulacji do bicia. A reszta chyba seryjna. W tym, co zmieniam. Aha, w jednym i w drugim jest starter nożny wyrzucony, bo te motocykle akurat bardzo, ale to bardzo dobrze odpalają. Nie ma z tym problemu.
sobie osłonę akcesoryjną do X-Motosa, to przy okazji Wam pokażę, jak powinien odpalać chiński cross. Zapłon, cyk. Bez żadnego ssania. Zobacz to. Markówki tak nie odpalają. Tutaj co dokładałem? Jakiś taki kolorowy kabelek, w sumie to jest taki jak wężyk naciągnięty na przewód. I powiem Wam, że tutaj musicie sobie bardzo dobrze, nie wiem w jaki sposób, jaki sobie chcecie, czy izolacyjną taśmą, czy w jakiś inny sposób zabezpieczyć, żeby Wam się woda tutaj do cewki nie dostawała, bo motocykl będzie przerywał, nie będzie chciał odpalać. A jak umyjecie go i dostanie się woda, to w ogóle nie będzie chciał odpalić. Kostki wszystkie złożone na wazelinę techniczną, żeby wody się nie bały. No do 250 dorzuciłem tak. Tak samo licznik motogodzin, jak odpalimy, pokazuje obroty. Odpowietrznik, uchwyt na telefon, nawigację. Odpowietrzniki lag, bo to jest must have. Tu jest rollgas taki fajny, bo widać linkę. I on już seryjnie taki jest, bynajmniej w tym motocyklu, który ja kupiłem. Także tak jak widać na wideo, jeśli chodzi o budę, no to motocykle za dużo się nie różnią od siebie. Może Wam się wydawać większy ten motocykl, ale to jest tylko złudzenie optyczne, są takie same. A i tutaj tak na wieśniaka zrobiłem sobie takie prowadzenie linki, znaczy linki, prowadzenie przewodu hamulca. Też sporą różnicą, ale myślę, że to jest oczywiste, jest waga motocykla. No jednak ten silnik 250 jest lżejszy od tej 300. No tutaj już mamy 4 zawory, większy tłok, balanser, czyli wałek, który niweluje nam drgania. Także no dość taki zaawansowany silnik, jednak swoje musi ważyć. Także jak przesiadam się z 300 na 250, no to czuję, że ona jest dużo, ale to dużo lżejsza, bynajmniej w odczuciach, no. Ale że jest słabszy, też dużo bardziej to czuć. Natomiast jeśli z 250 przesiadam się na 300, to już czuję, że jest cięższy, ale odpycha się to bardzo, ale to bardzo ładnie. Ogólnie nagram Wam kiedyś odcinek o smarowaniu linek. Ogólnie takie urządzenie, jeśli jeździsz na motocyklu czy na kładzie, jakimkolwiek powinieneś mieć. To służy do smarowania linek. Bardzo fajny patent, taka smarowniczka do linek. Zobaczcie. Wszystko mamy fajnie nasmarowane. I sprzęgło chodzi dużo, dużo lżej. Dobra, wyszło chyba z każdej strony. To jak później lineczka działa, nasmarowana, to jest w ogóle, no przepaść. Nie trzeba wymieniać na nówkę sztukę.